A my tymczasem jesteśmy u pana, który na wizji pije wodę. Wszyscy pytają, czy to alkohol? Nie. Co nie. Chciałeś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że tak, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o układ hamulcowy do Volvo, no to będzie trochę zmodyfikowany. No oczywiście to będzie tak, zacisk z Renault Megane 3 RS, no i tarcza jakaś tam z Volvo 310 mm. Czemu takie małe? No bo to się musi zmieścić w 16 felgę. Aha, no tak. Więc niestety to ten, ale też trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że właściwie nie ma takich hamulców, do których nie można przegrzać. Więc tak naprawdę, czy byłby tamten układ hamulcowy, stary, czy ten nowy, no to ten to jest tak naprawdę o jedne światła dalej się można ścigać. No. Aha. Po prostu tamte się skończą hamulce, już trzeba generalnie zjechać do zatoczki autobusowej na fajka, a tu można jeszcze kontynuować, że tak powiem, wyścig i jeszcze można sobie jedne światła dalej się... Czterotłoczek widzę. Będą cztery tłoczki i taka tarcza. No, tu mam po prostu uciętą zwrotnicę z jakiegoś takiego samochodu na części. No i tutaj zaraz to... Tu już sobie tam poprojektowałem wstępnie w kadzie taki. To są wydrukowane adapterki, któryś tam będzie pasował lepiej, któryś gorzej, na końcu będzie sobie taki zestawik hamulcowy i to. No co, nie to tyle, no. To tak powinno zadziałać. Słyszałem jeszcze, że jednak automatyczna skrzynia. Będzie, tak. Przeanalizowałem wszystko. Komentarze? Też komentarze, ale taką ten i poczytałem trochę o tym sterowniku GCU, no i to sobie zacząłem to wszystko w głowie układać, no i to wydaje mi się, że to będzie rozsądne założyć tą skrzynię. A jaka skrzynia będzie? 8 HP, taka 8 HP, ale z BMW, nie z Jaguara, bo wydaje mi się, że będzie lepiej pasować tego gabarytem, bo w środku to jest to samo. To właśnie z Bartkiem przeprowadziłem też jakąś tam taką rozmowę, trochę mi wtajemniczył, jak to działa, jak się komunikuje z EMU Black, że po komunikacji kanowskiej, także wszystko będzie, wydaje mi się, że to wszystko zagra perfekcyjnie. To niemożliwe. Takie mam, to niemożliwe, ale tak mówią, że to zadziała, więc lepiej, no mądrych lepiej się słucha. Coś tu się zmieniło od ostatniej pory? Od ostatniej pory czy się zmieniło? Poza tym, że Porsche stoi na warsztacie? Porsche stoi. No, to też jest rewelacyjny samochód. No. Ale jakoś tak właśnie nie do końca. Za drogi. Za drogi i tak trochę jakiś... Trochę jest nie taki wprowadzenie, jakby mi się to tego. Jest po prostu tak bardzo dużo ciężaru na tylnej osi i tak się wydaje, że ten przód praktycznie nie dotyka asfaltu. Tak się dziwnie prowadzi. No to chyba standardowo 911, co? No tak. No to a w związku z tym, że nie jest to nie jest nawet w zasięgu moim marzeniowym, bo nie jest to Lancer, no to nie. No tak. A w silniku, no to co? No to co się zmieniło? Poskręcałem ten, przykręciłem kolektor, podłączyłem całą instalację wodną, zrobiłem, żeby była, jest chłodzenie, wyjście do tej oleju, na chłodnicę oleju zewnętrzną. Kolektor wygląda tak, to wszystko jest skręcone ładnie. Mhm. A ja wiem, co się jeszcze zmieniło. Co się jeszcze zmieniło? Ale to przed warsztat trzeba wyjść. Przed warsztat trzeba wyjść. Chodzi o prace delikatne blacharskie, które się artystyczne. Tam... Tak. Pokazujemy? Pokazujemy. Dobra. Wow! Nie, dobrze. Chodź, jeszcze nagrywamy. Chodź, Krzysztof. Wchodzi na koła. A ja to czego? A będziemy mówić, bo czy ty to robisz? A ja nie o to, tylko tutaj... Ale tylko powiemy, że to... Dzień dobry, co? To pan Krzysiu, witamy. Dzień dobry. Coś ty tu zrobił. No przeszczepiliśmy tutaj. To jest Krzysztof, to jest ojciec chrzestny projektu. Robi niesamowite rzeczy. Umie z blachy zrobić wszystko. Takie nam trochę podrdzewiało tutaj. Więc Kiwi postanowił kupić nowy nosek. No i gangrena została wygoniona w tej formie. No i tutaj ładnie powstawiane te kawałki, oczyszczona rdza. Polakierujemy to ładnie, żeby to jakoś tam współgrało z silnikiem i będziemy składać. Czyli nie będzie rost style? Nie. To jednak jest moc i tu nie można sobie żartować. To musi wszystko się trzymać kupy. Coś jeszcze było robione? Czy to na razie tyle ze zmian? Słuchaj, to jest bardzo dużo. To jest bardzo, bardzo dużo. Dużo, bo to są żmudne godziny anielskiej cierpliwości, piłowania tego wszystkiego i szlifowania. Jakieś progi i później były coś tam tego. No i tam trzeba ale, coś tam. Słuchaj, bo to jest podstawka na akumulator, tak? Tak. Czyli nie wyprowadzasz go do bagażnika, żeby będzie tam będzie. A co to będzie? Ze zmian konstrukcyjnych jest tak, tu będzie filtr powietrza mieszkał. Aha. Tam będzie wspomaganie elektryczne. Pompa od Zafiry będzie. A, elektryczne robisz. Tak, tam chłopaki w drifcie latają, to jest tani element i zdejmiemy ze sprzętu silnika niepotrzebne dwa paski, które tam w ogóle więcej zamieszania robią niż potrzeby. Także z tymi saniami całymi wyjechaliśmy na koleżę do... Sanki będą do pola kierowania. Kuba miał nam zabrać, ale oczywiście zapomniał. Zawiózł sanki Basi,
spod samochodu, o naszych zapomniał, no ale trudno się dziwić. Zawieziemy sami. No w tej sytuacji tak. No zakochany no. No co poradzisz, no to ja, ale to ja pamiętam, było coś takiego. W telewizji często pokazują miłość, jak jacyś tam się kochają, albo mówią. Myślę, że w życiu to jest to niemożliwe. Myślę, że tytułem wstępu do drugiego odcinka o Volvo tyle starczy. Dobra, dawaj jeszcze te koła, powiem, że ukradniemy kupciowi te koła, bo one robią ten. Co? Nie, na tyle kaktusowego samochodu. Mamy taki plan jeszcze. No. Niecne, tylko czekam aż się ściemni. Ten samochód to i tak pójdzie chyba na części, no bo to... No tak, on no, nie będzie gdzie on może pójść? I te tylne koła mnie kręcą. Mi się wydaje, że to, że one adekwatne będą. O, tu mamy wozu. Jeszcze trochę pozostałości po tym wozie. Tak delikatnie podrdzewiało. No i jest ten zderzek z tablicą. Tak. No. Ale dobra. Te tylne koła mogą zniknąć w niewyjaśnionych okolicznościach. No tak średnio bym. Ci ludzie, co to wiedzieli, to już nie żyją. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ja będę mówił. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj znowu legendarna cegiełka, która ma mieć 1000 kilo kunia. 1 kilo koń. No. Silnik widzę, że już na swoim miejscu. Nie, to jest świeżo odnowiony domek dla ślimaczka. Nie czytasz komentarzy? Nie, no. Takiego nie widziałem. Ślimaczek musi zamieszkać w ładnym domku. No to zobacz, ściany są obielone na nowo. W skorupce. Tak, no i wiesz, no i co? No i mamy tutaj wszystko z powrotem. No są chłodnice. Mhm. Intel cooler z Fnica. Jest, duży jakiś. No to ten największy, co był, co mają największy. No bo jest dużo mocy, no bo wiesz, taka jest zasada. Intercooler musi być największy. Mhm. No co, no tam za chwilę wiesz, za chwilę zamontujemy jakąś skrzynię biegów. Tu widzę, że filtr oleju, podstawka wyciągnięta jest gdzieś dalej. Tak, on w ogóle, to jest ładnie zrobione, bo jest, wychodzi olej sobie z, do filtra. Przewodami. No jak się zagrzeje ten olej, to sobie tędy idzie do chłodnicy. Aha, no, to jest jeszcze chłodnica. Chłodnica oleju, tak. To jest wszystko przykurzone, to jeszcze umyjemy, no bo to jest wymontowane z tamtego. Tutaj to nie jest nowy projekt, tylko wybudowany. Tak, to nie jest. Upgrade. No to jest tylko wymiana pieca. Co jeszcze zrobimy? No wiesz, wszystko wskazuje na to, że może uda się go dzisiaj odpalić nawet. Co ty gadasz? No tak, no bo to na co tu czekać, no. W sumie rację. Wiesz, ten samochód przyjechał o własnych siłach, był działający, może nie jest, nie że od razu jeździć, testować, hamować. Rurek jeszcze brakuje. Wszystko jest, nic nie brakuje. Okay. Gdzieś są w bagażniku, gdzieś są poutykane po kątach, ale wszystko jest. Także wydaje mi się, że generalnie... Mamy szansę na odpalenie go dzisiaj. Jest, stoi na przeszkodzie, żeby go zachurgolić dzisiaj. No co, dlaczego nie? Dobra, no to zobaczymy, będziemy... Wiesz, zobaczymy, czego tu jeszcze ewentualnie może brakować, ale chyba niewiele. No, jakoś takich osprzętowych przemyśleń to tutaj za dużo nie było. Alternator nam niepotrzebny. Mhm. Jakieś tam tak parę rzeczy też jest niepotrzebnych, może jakoś się uda. Dobra. No powiedz, jakbyś tak miał w trzech słowach powiedzieć, jak jest? Strasznie kurwa. Chujowo jest, no. Ale ładna czerwona, Micha. Ale oryginalna, nie malowana. Lotarówki. Tak robiłam. No. O, to jest tyle. No schodzi. Schodzi. Nie schodzi. To jest ten kanał. Czyli możemy podnosić. A myślisz, że teraz mamy sobie w pracy? A to nie ma znaczenia. No dobra. To przejdź to dwa razy w koło. I tak. Dobra, to wjeżdżamy na górę. Na górę. Przytrzymaj tylko ten. Przytrzymaj koło, żeby nie spadło. Jak my wyjmiemy ten kiedyś ten? Co? To łożysko tutaj to podporowe. No tym bezwładnościowym. On wyjmuje takie rzeczy? Mhm. Mam gdzieś takie, w otwór się wkłada, się chyba się wkręca i rozpiera. Aaa, kurwa, prosta sprawa. Ty, będzie brakowało śrubów. Tu kurde tych śrub jest dużo. To jeszcze dwóch, nie? Mhm. No skrzynia już siadła. Zaraz pójdzie przewodziki i będziemy odpalali furę. Tak? No tak, olej do pieca i... Kurde. Naprzód. Miałem iść na przerwę, ale no nie. Jak wrócisz z przerwy, to już wóz będzie jeździł. Kurwa. Mięso mam! Nie, kurwa, ropalimy wóz. O. Co? Takie chytko ładne. No to kurwa. Czegoż? Był gdzieś, był umyty i leżał. Nie wiem, bo wiem, ale... Podłączamy biegicze? Ta była ta śrubka taka magiczna. Pójdź z tą skrzynią, to jest największe zło tego wozu.
Prawda. Remontów narobiłem w tej skrzyni, no i tak chodzi jak betoniarka. Taki jest mniej więcej dźwięk, jak się jedzie, jakbyś dwie cegłówki do betoniarki wrzucił i włączył i uciekł. Jakiś miałem remontować tą skrzynię, chłop mówi, panie, te łożysko siedmiokulowe, no kurwa, trzeba je zdobyć. No szukam tego łożyska, ty, wszędzie stany zerowe, no wiadomo, do Volvo nic nie ma. Szukamy tego, kurwa, szukamy. Dobra, znalazł jakiś tam gentleman w Finlandii, przysłał te... Ten chłop mówi, patrz, słuchaj pantera tej skrzyni. Włożyliśmy na wóz. To tak ma, no rozumiem. Po co to było siedmiokulowe łożysko? Kurwa, tak istotną sprawą. Panie, łożysko dałeś pan nowe? Nie. Chuj. Ja się okazało, że niepotrzebne. Nic to nie wniosło do sprawy. Ty, to ja nim do domu dzisiaj pojadę. Oczywiście. Ty, proszę. No nie, kurwa, ja nie mogę, no. Do domu musi jechać, gdzie jest ten, gdzie jest przedmiot? Nie, już nie musi, kurwa, niech on już nie jedzie nigdzie. I, że tak powiem, zapalić to. Męski ten, filtr. I fajnie poprowadzony. Nie, no to wiesz, przeróbka. Trzeba będzie coś innego zrobić. Wytnie się w masę i będzie dobrze. Nie podobało ci się tak? Taki rożek? Jak postępy? Co jeszcze zostało do odpalenia? Kolektor sący, elektryki trochę i palimy. I olej. Tak, troszkę tak. No czekamy na ciebie. Ciągle czekacie. Tak. Tylko na ciebie. Tylko cały na... czas. Słuchaj, sytuacja jest... Następująca. Następująca. Właśnie, skąd wiedziałeś? Ja jak Basia, wiesz, wiem. Ale skąd wiedziałeś, że jest następująca? Basia wie, ile jest koni, ja wiem, co chcesz powiedzieć. Słuchaj, myślałem, że wiesz, że sytuacja jest następująca. No, a więc? Słuchaj, skorzystałem z tego, że was nie było. Tak. Bo ukradłem od kupcia filtr oleju. To dobrze. No, widziałeś, kradzione, nie tuszy. Dobra, więc już, takie coś. Już nie po raz pierwszy. Wszystko, co tu jest, jest ukradzione od kupcia. Słuchaj, no tak naprawdę wiesz co, no kto wie, czy my nie jesteśmy gotowi na odpalenie tego wozu. To w dobrym momencie przyszedłem. No czekamy, kurwa, pół dnia. Nie wierzę. Dobra, słuchaj, trzeba było nalać oleju. Lać olej. Idę po niego. Leć po kastrola. Nie, nie, wiesz co? Co mam? To jest jakiś taki... Pa. Competition Running in Oil Motorsport. I to jest jakiś taki olej na... Pierwszy rozruch. No taki, żeby se odpalić, żeby se pochodził. Oczywiście nie, ja nie miałem aż takiego tego. Że wchłaniał piłki. Nie, wiesz co? To no może chyba jest... No, aż tam się dociera coś. Okay. Słuchaj, sprawa jest taka, że o tyle jest dobra, że mamy w ogóle ten olej. A po drugie... poczekaj, zacnę towarzystwo. To jest ten silnik, co tu był. To jest twój ex. Tak. Mój ex. Dobra, wlejemy ten olej i co? Pójdziemy, zaprogramujemy trochę komputer, ten, bo tam się jakieś nowości. Ten samochód nieodpalany był od dawien dawna, nieaktualizowany. Zobaczymy, co tam EMU stworzyło nowego w firmware'ach do tego. Okej. Okay. I wiesz co, będziemy gotowi, właściwie już możemy palić. No dobra, no to lejta olej. No. Po co ci ten lejek? Słuchaj, nie trafisz? No słuchaj, w moim wieku już czasem potrafi ręka zacząć. Można nie trafić. Chyba, że poszło do czegoś innego. Bo to nic tak ludzi nie fascynuje, jak oleje silnikowe. Zalewanie oleju. Tak, w ogóle dyskusja na temat, jaki olej zalać, jaki jest dobry, to jest coś fascynującego. Ludzie potrafią jakby tak... Jakby była rafineria, która robi zły olej. Ty, kombinat wielki taki, wiesz, 20 hektarów i tam chłopy robią zły olej. Wyobrażasz to sobie w ogóle coś takiego? Ja nie wiem. Wiesz, tak jak się jedzie przy tym, w Gdańsku, przy tej rafinerii, to tam się jedzie i jedzie i jedzie i tam cały czas te światła się świecą, a tam sobie po prostu siedzą chłopy i zły olej robią. Ja się nie znam. I chrzczoną benzynę, na których te pasaciki w dieselku nie działają. Jezu. Ile w ogóle wchodzi tu oleju? A kto to może wiedzieć? To 5 litrów, tam 5 litrów to wchodzi, tak wiesz. Stary normalnie, silnik. Ale mam niby ten rozbudowany trochę układ chłodzenia, ten filtr zewnętrny, to tu, to tam. Nie, 6 zalejesz? Nie, no 5 mam tylko, więc 6 nie wleję. Bez sensu. No to wiesz, wszystko mu jedno, ile tam tego będzie. Wlać za dużo. Gęścioszek. No żeby się zmieścił w drzwiach. Grubas. Centrum dowodzenia.
Słuchaj, sprawa jest taka, że ten samochód, jak mówiłem, nie był aktualizowany. Na pewno, a wiesz, a MU to jest cały czas. Zobaczmy, co tam się nowego pojawiło. Co się tam nowego pojawiło. Czyli połączysz się z internetem. Co się tam u naszych przyjaciół się... Jest to tak, zobaczymy, co tam jest w tym komputerze. Podłączę go jakoś tak w sposób stacjonarny. To jest ten komputer. Bo to jest ten słynny MU Black, o którym się tyle mówi. Fajny, malutki, nie? Mhm. I jaki mądry. Kurde. Muszę takiego do miniacza wrzucać. Tak, bo to zaraz to wszystko pokażę. Proszę pana, rewelacja. Tutaj co podłączasz w ogóle? Też tam taki zasilacz laboratoryjny, zewnętrzny, który po prostu, wiesz, służy mi do podłączania sterowników na stole. Aha. Więc to po prostu sobie tutaj pozwolę podłączyć. Czy on będzie myślał, że już jest w silniku? A nie wiem, co on tam będzie myślał. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś sztuczna inteligencja. Słuchaj, znajdźmy jakiś... Znajdźmy MU Black Pinout jakiś. Przyjrzyjmy się sprawie. Tu mam jakiś prześliczny obrazek, niech on się nam odświeży. Dobra, czyli tak, potrzebujemy do niego podłączyć. Mamy tak, to do góry, to tak. Potrzebujemy tak. A weź kliknij na niego prawym. Pokaż obraz. To jest z Mozilla. Pokaż obraz. No. Pokaż sobie. O ja, tylko taka rozdziałka jest. Ale to dobrze widać. No dobrze. Wystarczy. No to rób zoom, no 200%. Nie, ale po co, jak ja to wszystko dobrze widzę. Słuchaj, teraz tak, jakiś minus. Minus to chyba czarny będzie, tak chcesz. Ja bym czarny. Czyli minus powinniśmy pod 27. O kurde, to będziesz tak... No co, przecież patrz, tak leży do ciebie. 27 od tej strony. Tu ma być minus. Tu ma być minus. Gdzie ma być jakiś plus? Pod 13 konstant. Konstant, czy ma być pod 13 w szarej kości? Nie, w tej kości, tak? Ty to jednak uparty jesteś, wiesz? Tak, no bo to zgodnie ze znakiem barana, z zodiaku baran jest upartym. 13 tu. Czyli czerwony jakiś tam. 13. 13. Co tu jeszcze? Power Ground, ECU Ground 28, gdzie to jest 27? 13, ten i jeszcze jeden plus na pewno potrzebuje po stacji te 17 za 18, które to powinno być. Jaki mamy? Firmware taki najnowszy, zobacz, jest 0604, czyli tak naprawdę nawet widać, że to oni tak jak ty, co kilka dni wrzucają jakąś nowość. Kurde. Zobacz, już jest jakieś 2120 i tam jest pewnie coś poprawione. Ktoś tam coś przetestował, coś tamtego, to zróbmy sobie taki. Wariaty. No i teraz on, komputer wysyła, że tak powiem, jakieś tam pliki, żeby temu komputeru żyło się lepiej, żeby lepiej się przywitał od nowa z moim wolwiakiem. A to nie jest z Androidami, że im nowszy, tym coraz gorzej? A nie mam wiedzy, wiesz? Na ten temat. To wiesz, jak komórkę zaktualizujesz, to koniec. Nie, wiesz co, bo to jest tak naprawdę... To urządzenie, czy tam w ogóle ten system, to jest robiony jest od profesjonalistów zajawkowiczów dla zajawkowiczów, nie? Czyli to wiesz, to nie jest tak, to jeszcze nie jest na tyle duża firma jak, wiesz, jak Microsoft, że oni coraz gorsze rzeczy robią, bo tam firma się rozrasta, wiesz, do korporacji, tam wszystko jest zjebane. Tylko tak, no tak o właśnie, o coś tam kliknęło, czyli przyjął, no. To wypadałoby teraz pobrać jakiś taki projekt, który tam sobie był. Czyli 740 Power. Ja gdzieś miałem taki właśnie. Ona się otworzyła i z tego możemy sobie próbować. Czyli to jest ta twoja, tak? To jest taka mapka właśnie. Wiesz co, no, tam trochę czujników nie podłączymy, zrobimy tam cokolwiek, ale wiesz, to najważniejsze jest pierwsze bicie serca. Później można wszystko dolizać. Dolizać, wszystko tam można zrobić. No a tak sobie to wygląda, ta mapeczka. Zobacz, jak to wszystko pięknie, ładnie jest. No to jest po prostu rewelacja, co tutaj się wyprawia. Emu to jest jednak potęga wszystkiego. No, traction control, w ogóle to nasze ulubione nitro tu jest. Wszystko jest. Wszystko można dokładnie zdefiniować i tego użyć. Zobacz, flex fuel, co też się kiedyś interesowałeś, a co, że właśnie ten, że właśnie na ten... No chcielibyśmy kiedyś to z Kubą założyć. Zobaczmy. Nie wiem, testy można zrobić na Volvo, bo ja to mam gotowe, nie? Więc. Dobra. Więc ten. No co, mamy komputerek, możemy sobie z tym komputerem już chyba tam podejść i. No co, będziemy próbować. Tak jest, odpalamy Volvo. Tak jest. O ile nie spłynął olej z pustem. Na ziemię? Tak. No nie, może nie. Nie patrząc. A czekaj, ten przewód nam się nie wkręcił. Jest? Czy ten filtr nam potrzebny będzie, patrzeć, czy się kręci turbo. To może później, żeby ci tam głowy nie złapało. Nie, tam. Zobaczymy tak, patrz na to paliwo, czy się gdzieś nie leje.
Tylko założyłeś ten wążyk, założyłeś. No to no, możemy zobaczyć. Ja się odsunę. Nie! Bez przesady. Wszyscy uciekają. Nie, to tam trzeba patrzeć. Bo tym szarym kablem nie poszło. Nie ma prądu. Tym szarym gumie. Ożył! Nie, nie, to jeszcze nie. Może wylądował. Da się wyłączyć te wcieraszki, czy... No już, no bo słuchaj, no bo to nie jest tak, że to wiesz, w krajnej pozycji jak na to to jest mięsie. Całe auto ożyło. Dobra, popa. Paliwo nie leci. Ale nie leci do tej sukcji, nie leci do dwóch. Na ziemię nie leci. A jest ten kranking bał podłączony? Z tyłu jest. To strasznie ciężko się kręci. On... Dobra, trzeba podłączyć komputer, zobaczyć, czy są w ogóle jakieś pęci. Ale czy jest obrót wału? Czyli kabel taki jest, ECU ma sterowy. Zobaczymy. Ale coś tam już tam, coś już tak. Jak tam? No na razie nijak. Zobaczymy, czy w ogóle jest jakikolwiek obrót. W sensie sprawdzasz, czy czujnik położenia wał, tak? Nie, czy cokolwiek w ogóle mamy. Aha. Bo. Może kranik jest zakręcony. No zobaczymy. Zobaczymy, czy jest iskra. Tak wiesz, tylko. Dobra, nie ma iskry. Nie ma? Nie ma. Czekaj, że on ma ten położenie wału jest dobrze podłączone. Nie ma iskry. Nie widzi w ogóle bramki. To co? Nie widzi obrotu. Mhm. I przykręcały. To jest wiatrak, a to nie pamiętam. A czego, co to mogło być? Wentylator, a to? A, dobra, to jest od turbo. To czemu nie odpala? Nie. Słuchaj, no to są takie to są te. To nie odpala takiego pieca, to nigdy to wiesz. Trudne zagadnienie. To jest od boostu, zobacz. Busz. Widzisz? Busz. Dobra, czekaj, kurde, to tu było ten drzewi, nie? Konektek? Tak. Nie ma iskry. Jak to jest podłączone w ogóle? Możliwe, ale 30-letnie położenie nie działa. Czyli czujnik położenia wału, ty to znaczy już po 30 latach, żeby przestało działać? Jest to możliwe? A gwarancja na ile była? No do bramy, my się nie znamy. Masz na podmiankę? Zjesz tych wozów, taki zaraz coś znajdziemy, nie taki to inny. Zaraz wiesz. Coś podejdzie. Czekaj, tak w ogóle? Bo to wiesz, nie wiadomo, to jest jakieś takie nie wiadomo skąd są te rzeczy wszystkie. Skądś przychodzą, skądś wychodzą. No spróbuj. Jest iskra. Tak, on już się pali. Dobra, to poczekaj, to podłączę ten pierwszy cylinder. Dobra. Ready? Tak. Dobra,
No spróbuj jeszcze raz. Strasznie dużo opór stawia, jakby zapłon nie był w tym miejscu. Wuku kiwi, jakie pomysły? To wiesz, to nie są, to te pomysły nie przychodzą tak nagle. Mhm. To Kuba by miał od razu 10 pomysłów, żeby silnik wyjechał, ale to wiesz, my musimy tutaj jakoś tak... Wyłącz na nasze stacyjkę. Muszę coś przemyśleć. Doszły mnie słuchy, że się coś udało począć z cegiełką. Wiesz co, no, kto to nie? Będzie pan proponował, że to by było. To jest szansa, że to by było. Ja powiem, że to jest niemożliwe. Co żeście popsuli, że teraz działa? No pomyliliśmy się odwrotnie, założyliśmy tłoki i dlatego jeszcze zapalić. Nie, no dobra, jest ten, jest... to takie, wiesz, choroby. Pierdółka. Choroby wieku. Znaczy nie, no wiesz... Jakiś czujnik położenia wału się okazał uszkodzony. Także ten... Może czyli to nie wasza wina? Nie, no nasza, zawsze jest nasza. Przecież cały czas mówiłem, że ja jestem mechanikiem, ale chujowym. A, no to przynajmniej szczerym. Nie, no nie, no ale no to wiesz, no to... Próbujemy odpalić? No wiesz co, da. Myślę, że to jest ten moment. Ten moment. Nawet sobie tutaj manometr założyliśmy do pomiaru ciśnienia oleju. Czy tam kontrolu jest tam? Tak, tak. Jest! Nie on tak twierdzi? Jest nieskręcony. A, on na samym downpipe jest przecież. Tak, tak. To on nie ma, on ma wylepki, ale opaska jest. Bo ustawialiśmy, to jeszcze będzie ta sama trawka. Co to jest? Ciśnienie oleju. Okej. W porządku jest? No wydaje mi się, że nie jest jakieś specjalnie najgorsze. No tutaj nic nie cieknie, to jest ciekawe. Dlatego, że nic nie wlaliśmy. No nie, no olej jest, a ciśnienie oleju jest najważniejsze. No i chodzi sobie, żyje urządzenie. Co teraz? No, może damy mu jeszcze chwilę. Muszę ubierać dalej instalację, no wziąć nie wiem, co wziąć. Akumulator stąd wyjedzie na ten. No trzeba dalej robić, dalej to budować, no. Na pewno wspomaganie elektryczne chcemy założyć, zrezygnować z tego, które było. Co jeszcze? No to jeszcze te hamulce zrobimy. No te hamulce zrobimy, jakieś instalacyjki, no to tyle będzie zróbka. Grunt nie żyje. To jest podstawa. Dobrze chodzi. Plan minimum jest wykonany. Paszek. Szczypie w oczy. Daj mu na zimnym. Słuchajcie, jakby torba wypadała. Ale powiem ci, że nie brzmi na 1000 koni. Aż wierzyć się nie chce. Dobra, tym pozytywnym akcentem zakończymy ten odcinek. Piąteczka. Żegnajcie, przyjaciele. Idę się jeszcze z Kiwim pożegnam. Kiwi, wydaje mi się, że w tym odcinku to chyba by było na tyle, co nie? No tak, no co tu więcej. No generalnie samochód odpalony. No trzeba składać dalej. Budować układ paliwowy wydajny i tak dalej. No to już nie brzmi. No kurde, jak ma brzmieć? Dobrze chodzi, niepozornie. Piąteczka, kończymy.